Siemaneczku, z tej strony Layson. Dzisiaj mamy dla was do zaserwowania kolejną trójkę na naszym kanale. Jest to Pale Around the World In, czyli potrójne dookoła świata. Pierwsza w historii naszego sportu trójka podbita przez szwedzkiego freestylera Palego. Jeżeli preferujecie kółka na zewnątrz, zapraszam do poradnika w wykonaniu lipy do Patwa Out. Dobra, jedziemy z tym na pełnej. Zanim zabierzemy się za naszego trójkołowca, niezbędne będą do opanowania podstawy, tak jak kilka latwów z rzędu. Nie mówię tutaj o dwóch czy trzech, ale o jak największej ilości, dzięki której wyrabiamy sobie czucie piłki do naszego patwa. Trzeba również powiedzieć, że latw jest dwukołowcem, którego kombinacje otwierają nam drogę do patwa. Pamiętajcie, że samo podbicie latwa nie oznacza, że macie predyspozycję do trójkołowca. Nie wiedząc, czemu większość z was tak właśnie myśli, co jest ogromnym błędem. Predyspozycje do patwa wyrabia się ciężką pracą i czasem poświęconym na podstawy, które zaraz omówimy. Oprócz opanowania latwów na ilość w sposób stabilny, sugeruję, by również otworzyć drogę do patwa takimi trikami i połączeniami jak Latw Magellan. Obydwa te triki robimy w dwa różne sposoby. W jednym trenujemy szybkość, a w drugim tempo i zahaczenie. Wyrabia to nam czucie i kontrolę naszego patwa. Trzeba również wspomnieć o alatwie, bez którego ani rusz nie możemy się zabrać za patwa. Dlaczego powinniście ten trik opanować do perfekcji, zanim zabierzecie się do patwa? Opowiem wam o teorii niejakiego Brzezika. Przyjrzyjcie się na moje kółka wykonywane podczas alatwa. Można powiedzieć, że te kółka są dwoma ostatnimi w patwie, a podbicie do alternatyw zastępuje pierwsze kółko. Zatem alatwem trenujemy szybkość przy zakończeniu patwa i samego wybicia. By potwierdzić przekminę niejakiego Brzezika z Legnicy, zobaczycie, jak czasowo wykonują alatwa i patwa, począwszy od pierwszego kontaktu. Jak widzicie, idealnie obydwa triki kończą się w tym samym momencie. Wniosek jest prosty. Opanujcie alatwa do perfekcji i zróbcie go jak najwięcej razy w kombie. Kolejnym trikiem, i chyba już nie muszę wyjaśniać dlaczego warto go trenować, jest almat. Czyli taki sam trik jak poprzedni, tylko zakończony przełożeniem mici. By udoskonalić naszą drogę do patwa, możecie spróbować podbić almat w matw NT. Kolejnym trikiem dobrym do patwa jest Abbas Latw. Dzięki niemu poprawimy wyskok do patwa. Ja po Abbas Latwie po prostu skaczę. Myślę, że do patwa pomogło poprawić mi wyskok i czyste zahaczenia. Gdy wszystkie te etapy prawidłowo opanujemy, możemy wtedy zabrać się do pierwszych prób patwa. Nie wcześniej. Prędzej nie wyjdzie ta, póki nie skończy ta. Patwa podbijajcie tą częścią buta. Ma to być wrażenie ciągnięcia piłki do góry. Nie jest to kopnięcie z impulsywnym zahaczeniem piłki jak w Magellanie, tylko mocne zawinięcie piłki do góry wewnętrzną częścią stopy. Wykonujcie kółka jak najszybciej i szeroko, by nie ściemniać okrążeń. Kapka przed wykonaniem patwa musi być wyższa. Da wam to lepsze przygotowanie się do wyskoku i wybranie idealnego momentu do zahaczenia triku. By wszystko było jasne i klarowne, przyjrzyjcie się, jak to wygląda w mega zwolnionym tempie. W mega slow motion typie. Takie szmery bajery tylko na jazz freestyle. Zwróćcie uwagę na to, że jazda po trupach do niczego nie prowadzi. Nie katujcie swojej lepszej nogi co trening tym ruchem. Tylko krok po kroku dobijajcie do podstaw, które wymieniłem, i z głową trenujcie patwa, by go opanować, a nie tylko podbić. Jak to mówił Galas, odhaczyć w dzienniczku. Tak by móc bez wyrzutów sumienia nosić czapkę z napisem I've landed patw. Pamiętajcie, że mamy Facebooka i serdecznie tam zapraszamy, by zintegrować się z całą społecznością freestyle'ową. Możesz zadać pytania, pochwalić się swoimi pierwszymi dookoła świata albo patwem, jak to woli. Jesteśmy otwarci na wasze intencje. Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj uczył was Leon Leia. Trzymajcie się, Eldo.